Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Ja i moje obrotowe krzesło zapraszamy Was na denka, ale tylko kolorówkowe. Będzie tylko o kosmetykach do makijażu, które udało mi się wykończyć. No i dam Wam znać, czy to były kosmetyki z kategorii fajne było, ale dobrze, że się skończyło, czy może będę kupować coraz to kolejne sztuki. O tym będzie dzisiaj. Zapraszam. Ostatnio były świeże brwi i rzęsy, a dzisiaj mam w końcu odświeżony kolor. I też oczywiście mam je przycięte, te moje włosy. Nie powinnam rozjaśniać włosów, bo kończy się to takimi mikrorankami, bo mam wrażliwą skórę głowy, ale no cóż, tak bardzo dobrze się czuję w rozjaśnionych włosach, w blondzie i tak mi się ten blond podoba, że raz na 3 miesiące pozwalam sobie na samookaleczenie w imię mojej próżności. Dobrze, moi drodzy, denka. Ale tylko jeśli chodzi o kolorówkę. Ja już od jakiegoś czasu nie robię denek kosmetycznych, jeśli chodzi o pielęgnację. Dzielę się tymi denkami z Wami, ale na Instagramie z reguły na Instastory wrzucam Wam, co skończyłam i po co sięgam tym razem. Jaki kosmetyk wskakuje na miejsce tego dopiero co wykończonego. Więc tym się dzielę na Instagramie, ale już denka, jeśli chodzi o kolorówkę, zostawiam sobie na kanał YouTube'owy i no oczywiście nie są to kosmetyki, które wykończyłam na przestrzeni 2-3 miesięcy, ale jak tak patrzę na niektóre sztuki, to roku trochę u mnie leżą. Jest też jeden kosmetyk w kilku odcieniach, z którym się żegnam, którego muszę się pozbyć, chociaż go nie wykończyłam, ale wytłumaczę Wam, o co chodzi i dlaczego. Dobra. Długi to był wstęp. Zaczynamy. I zaczniemy może od tego kosmetyku, który nie został wykończony, ale muszę się z nim pożegnać, bo formuła się popsuła. I to nawet nie chodzi o to, że zaczęłam mieć reakcję jakąś uczuleniową, alergiczną, czy nie wiem, zmienił się zapach, czy kolor, bo nic z tych rzeczy. Po prostu ten kosmetyk bardzo szybko stracił swoje fenomenalne, według mnie, właściwości i mowa o pomadkach Nataszy Denony. Ja sięgnęłam na początku, jeszcze wcześniej oczywiście, po 3 odcienie pomadki I Need a Nude i później zachęcona tą formułą sięgnęłam po ten odcień Peony i słuchajcie, ja pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy Wam polecałam te pomadki, metalowe opakowanie, wiecie, magnetyczne, zamykanie, piękne odcienie, kremowa formuła, duża pigmentacja. One pięknie się nosiły, pięknie leżały na ustach i tutaj się nic, wiecie, pachną tak samo jak pachniały, lekko czekoladowo, odcienie są takie same, wiecie, nic się nie dzieje z moimi ustami, ale tak jak na początku Wam mówiłam, że one są gęste, ale przyjemne, fajnie leżą, są mega wygodne, tak teraz, jak chciałam założyć na przykład tą, tu jest odcień Peony, tak, chciałam ją nałożyć kilka dni temu i słuchajcie, to jest piękny różek. Dzisiaj by mi pasował. Chciałam ją nałożyć i ta jest nowsza niż te I Need a Nude, znaczy krócej u mnie leży. Pięknie się aplikuje, fajnie wygląda, bardzo szybko, ale to bardzo szybko. Nawet nie chodzi o to, że ona wysycha, bo ona ma kremowe wykończenie. Jest taką satyną. Ona nie zachowuje się w sposób, w jaki zachowuje się pomadka o matowym wykończeniu. Natomiast tak jak na początku było kremowo i wygodnie i wiecie, elastycznie na tych moich ustach, leży ciężko, wysycha, nie do matu oczywiście, to wykończenie cały czas jest takie satynowe, kremowe, ale robi się taka skorupka, nieważne ile jej nałożę. Próbowałam ją też nakładać, słuchajcie, pędzelkiem, palcem, tylko troszeczkę wklepywać, żeby tego produktu naprawdę niewiele nanosić, bo na początku myślałam, że może to jest kwestia tego, że ja za mocno tą pomadką wjeżdżam na te moje usta i może za dużo tego produktu się przenosi, chociaż na początku tej pomadce to nie przeszkadzało, to może teraz, jak się troszeczkę utleniła, to właśnie błąd, że tak powiem, leży po mojej stronie. Nie, nawet jak sobie, wiecie, wezmę troszeczkę i palcem tylko wklepię, to jest mi po prostu niewygodnie. Jest ciężko, ona się zbiera, ona wysycha. I to jest, wiecie, ten odcień Peony w formule I Need a Rose jest u mnie od roku. Te białe są u mnie jeszcze dłużej. I tutaj jest taki odcień, mam w ogóle 3, Susanna, Natasha i Beatrice. I Beatrice to jest, oprócz tej Peony, mój ulubiony odcień w tej formule, z kolei I Need a Nude.
To jest taki nudziak. Ona też ma takie lekko różowe podtony. One się tutaj nie wybijają przy tym różu mojej bluzy, ust i tej pomadki obok. Teraz sunie, jest gładko, jest kremowo, ale po, nie wiem, godzinie, dwóch znowu jest skorupa, jest ciężko. Wypróbowałam wszystkie odcienie tych pomadek Nataszy Denony, więc pozbywam się ich, bo nie mogę już ich nosić. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele osób po drugiej stronie ekranu powie, kto trzyma tyle pomadkę w domu, tak? Ja jak kupuję jedną, to wybieram taki odcień, który noszę na co dzień, albo co drugi dzień, albo co trzeci i ja ją zużywam. I wtedy taki problem się nie pojawia, tak? Zgadza się, ja to biorę pod uwagę, że jednak moja sytuacja jest troszeczkę inna, bo mam tego tak dużo, że nie jestem w stanie ich zużyć w przeciągu roku, na przykład tych moich pomadek. Ale mam u siebie formuły o kremowym wykończeniu, które też są mocno napigmentowane. Na przykład pomadka Sephora Collection w odcieniu Let Me Dream numerek 1. Pierwszą sztukę, którą wykończyłam jakiś czas temu, miałam u siebie bardzo, bardzo długo i ona nigdy na żadnym etapie nie robiła mi takich rzeczy, jakie robią mi te pomadki od Nataszy Denony. Teraz, już nie mówiąc tak, teraz się tutaj przyglądam o pomadkach Too Faced, kremowe, mocno pigmentowane, o pomadce od Charlotte Tilbury. Ja mam na przykład Glowing Gen, pomadkę, która jest kremowa, mocno pigmentowana i ona do tej pory świetnie się zachowuje na moich ustach. No generalnie wszystkie inne kremowe pomadki, które u siebie mam, czy są to pomadki drogeryjne, czy wysokopółkowe, nie robią takich rzeczy, takich przykrych niespodzianek, jakie zrobiły mi te pomadki od Nataszy Denony. Nie, to wyrzucam. Mam tutaj jeszcze trzy produkty do ust, które udało mi się wykończyć. Zacznijmy od błyszczyka od Fenty. To jest błyszczyk, który swojego czasu w odcieniu, czekajcie, jaki odcień, to jest Ruby Milk. Ruby Milk to nie jest, z tego co kojarzę, odcień, który występuje w kolekcji tych błyszczyków od Fenty, natomiast swojego czasu kupiłam takie trio, chyba z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Trio błyszczyków i chyba jeszcze jeden mi został. Jeden wykończyłam, Ruby Milk. Teraz tutaj też już nic nie ma. To są błyszczyki, które są gęste, bardzo przyjemnie leżące na ustach, nie sklejają warg, nie tworzą się niteczki, które sprawiają, że wyglądacie, jakby Wam się usta nagle zaczęły rozpuszczać. Są bardzo fajne odcienie, ten konkretny, to jeszcze trochę może jest, no wiecie, no błyszczyk jak błyszczyk, tutaj dużo pigmentu nie ma, ale tutaj są drobinki, troszkę złota jest, troszkę różu. I ja z tych błyszczyków lubię korzystać nawet wtedy, nie tylko wtedy, kiedy chcę, żeby moje usta miały odrobinę więcej pigmentu na nich, ale też wtedy, kiedy są spierzchnięte, bo to są przyjemnie nawilżające błyszczyki. One nie nawilżają w ten sam sposób, jak nawilża na przykład ten produkt od Rare Beauty. To jest taki balsam, wiecie, napigmentowany w płynie. To nie jest ten sam poziom nawilżenia, ale jednak przynoszą ulgę, trzeba przyznać. Same w sobie nie wysuszają, bo takie produkty też się przytrafiają. Same w sobie nie wysuszają, troszeczkę nawilżają, bardzo ładnie leżą na ustach. Bardzo solidna rzecz. No i jest ich dużo. Tutaj może się wydawać, że jest maluszek, ale ten maluszek ma chyba 4,5 ml? 5,5. To jest troszkę więcej niż taka standardowa ilość błyszczyka, jaką kupujecie. Te pełnowymiarowe błyszczyki od Fenty mają chyba nawet 9 ml. Tam jest sporo produktu, dobra formuła, polecajka ode mnie. Dobrze, następna rzecz. Wykończyłam olejek od Pierre René i nie pamiętam, jaki miałam odcień i chyba się tutaj wszystko starło. Znajdę, gdzieś na pewno w jakimś filmie o nim mówię. Olejek lekko napigmentowany, bardzo przyjemna rzecz. Tutaj oczywiście już nie jest tak gęsto jak w błyszczyku od Fenty, ale jest bardziej nawilżająco, bardziej kojąco, odżywczo. To jest olejek z odrobiną pigmentu, jest prześliczny, bardzo fajnie leżał na ustach. Tutaj już jest taka resztka, ale wiecie, żeby 10 razy nałożyć olejek na usta, to jest nie na moją cierpliwość, więc ja już się pozbywam takiego produktu. Wiem, że można wyjąć ten stoper, który jest tutaj w ujściu, że tak powiem, tego opakowania, ale później się to wszystko wylewa. Próbowałam kilka razy, już się nie bawię w takich rzeczy, nie lubię tego bałaganu. Bardzo fajna rzecz, zwłaszcza zimą.
kiedy nie chcę się bawić pomadki ochronne, bo chociaż mam w każdej torebce chyba, w samochodzie, tam gdzie jest miejsce na kubek, w kieszeniach kurtek mam wszędzie porozkładane pomadki, bezbarwne, ochronne, to jednak muszę przyznać, że ten olejek od Pierre René nawilżał i odżywiał i chronił też lepiej niż niejedna pomadka, którą właśnie mam upchniętą tu i ówdzie, więc olejek do ust od Pierre René i pomadka od Fenty Beauty. Znowu coś od Fenty. Nie pamiętam, jak one się nazywają, te pomadki, ale to są te pomadki średnio napigmentowane, one mają mniej lub bardziej błyszczące wykończenie, pachną toffee. Ja jedną w odcieniu Glazed wykończyłam już dawno temu i tutaj mamy odcień Cookies and Cocoa. Tak, Cookies and Cocoa. I tu jest, wiecie, już taki ogryzek. Co prawda nie wykończyłam do końca, ale wykończyłam do końca. Co prawda nie wykończyłam jej jeszcze, ale to jest kwestia, słuchajcie, tego tygodnia. Dzisiaj jest piątek, do niedzieli go nie będzie, bo ja bardzo... To jest to pomadka, która mieszka u mnie teraz w torebce i ją nakładam bardzo często. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Tutaj jest drobina, ale ona nie jest duża, nie jest taka nachalna, nie czuć jej na pewno na ustach. Tak jak powiedziałam, są średnio napigmentowane, przyjemne, nawilżające, fajnie leżące na ustach. Jeśli chodzi o produkty do ust od Fenty, to u mnie to jest loteria, bo tak jak na przykład za błyszczyk i te pomadki jestem w stanie dać się pokroić. Fantastyczna seria. Obie. To tak na przykład te pomadki kremowe ostatnio, co wyszły w tym takim wyskakiwanym opakowaniu. Nie jest to moja bajka. Pomadki o matowym wykończeniu też nie. To i błyszczyki jak najbardziej. I tak, ja mam dwa pudła produktów do ust. Tego jest dużo. I czy ja potrzebuję nowej sztuki? Takiej nie. Ale coraz częściej łapię się na tym, że tęsknię za tą formułą w odcieniu Glazed. To jest pomadka, którą wykończyłam wcześniej. To jest taki błyszczyk w sztywcie. Średnia pigmentacja, troszkę blasku, troszkę nawilżenia. On też inaczej, ta formuła też inaczej leży niż błyszczyki, ale jednak wygląda na ustach w ten sam sposób. Fajny zapaszek. To od razu tutaj chowam do kieszeni, żebym o niej nie zapomniała. Polecam. Polecam i nie wykluczam. Naprawdę nie wykluczałam sięgnięcia po kolejną sztukę. Brwi. Mam jedną rzecz do brwi i to jest w końcu ten super glue od Catrice. Żel bezbarwny. Tutaj jest brudno w opakowaniu. Natomiast kiedy się kupuje nową sztukę, to on jest bezbarwny, przeźroczysty jest, utrwala na mur beton. Nie dodaje objętości, ale no ja tutaj się przyglądam sobie, chociaż nie mam go dzisiaj nałożonego, ale robi świetną robotę, nie pozostawiając żadnych glutków. Nie trzeba tych brwi przyklejać do skóry, bo tego nie lubię. Ja lubię, żeby one odstawały tak, jak odstają normalnie, naturalnie. Natomiast chcę, żeby rosły pod tym kątem i w tą stronę, tak jak ja bym chciała, żeby one rosły. Nie zawsze tak jest. Jest o tyle dobrze, że ja nie mam grzywki, więc tu mi nic nie przeszkadza. Natomiast to jest ten rodzaj produktu, który nawet jak macie grzywkę, czy Wam lata właśnie na wszystkie strony, latają włosy z boku, to on dalej będzie utrzymywał te brwi tam, gdzie Wy chcecie, żeby one siedziały, dlatego że niejednokrotnie, wiecie, zakładając bluzkę, czy gdzieś ręką tam machając je po twarzy, ja nie należę do osób, które nie dotykają twarzy, bo się przenosi zarazki. Oj, przenoszę zarazki na twarz. No więc ruszam sobie też czasami brwi i nie naruszam sobie, że tak powiem, nie psuję sobie tego układu, który sobie ułożyłam. Świetna rzecz. Nie brakuje teraz w drogerii świetnych, bezbarwnych żeli do brwi. Mówię o żelu od My Secret, od Pierre René, też jest taki jeden, tak, bezbarwny. Teraz Catrice Super Glue. Nie lubię tego od NYX, bo on pozostawia mi szron na brwiach i gluty. Natomiast ten tego nie robi i jest świetny. I to jest moje drugie opakowanie, więc mam wyjęte przeźroczyste, znaczy tak, przeźroczyste, ale opakowanie przeźroczystego, bezbarwnego żelu od Pierre René. Rotację sobie robię. No i widzieliście sobie, co sobie też zostawiłam do kosmetyczki marca, czyli ten żel już barwny, napigmentowany od Dior. No i testuję to cudeńko od Maybelline i tak jak powiedziałam, bywa różnie. Tak, no to jak były brwi, to może rzęsy.
Ja, słuchajcie, należę do osób, które nie do końca pilnują dat ważności podkładów. Nie do końca pilnuję dat ważności też palet, cieni. Z kremami troszkę lepiej u mnie jest, przyznaję. Natomiast jeśli chodzi o maskarę do rzęs, to 3 miesiące nie dłużej. I to nawet nie jest kwestia tego, że ja je wykończę, ale podobno, gdzieś wyczytałam, słyszałam, że z maskary nie powinno się korzystać dłużej niż 3 miesiące. Po 3 miesiącach powinno się ją wyrzucić. No i ja tak robię, gdyż jestem osobą, która jest podatna na wszelkiego rodzaju podrażnienia oczu, jakiegoś rodzaju infekcje. Niejednokrotnie chodziłam z klapką jak pirat, bo właśnie miałam jakąś infekcję oka, które było bardzo światłoczułe. Nie chcę tego już więcej, więc dbam o oczy, no i pilnuję się, jeśli chodzi o moje maskary, tak? Z nikim się nimi nie dzielę. No i też jak leżą u mnie dłużej niż 3 miesiące, to się ich pozbywam. I tutaj mam maskarę na co dzień. Oczywiście opcja, właściwie formuła Tubing, to jest maskara Essence Bye Bye Panda Eyes. I no to jest maskara, która ma naturalną szczoteczkę, taką prostą, wiecie, ona nie jest ani, na czole będzie najlepiej widać, ona nie jest ani stożkowa, ani wygięta, zwykła, puszysta szczoteczka. To jest maskara, która tworzy taki seksowny wachlarzyk, która ładnie nie obciąża mi moich rzęs. Znaczy teraz to w ogóle nie ma mowy o obciążeniu, bo mam zrobiony lifting od kilku dni. Natomiast ja zwykle przed liftingiem musiałam sobie przed malowaniem rzęs podkręcić je na zalotkę. No i teraz jak formuła była w miarę dobra, to ona współpracowała z tymi podkręconymi rzęsami, nie obciążając im ich i utrzymując to podkręcenie przez cały dzień, i ta maskara od Essence to robi. Nie wiem, czy ta maskara jeszcze jest dostępna. Wydaje mi się, że jeszcze jedną sztukę mam tam u siebie, w moich zasobach. No wykończyłam dwie i bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Jeśli chodzi o taki bardziej dramatyczny efekt, to znaczy większe pogrubienie, wydłużenie, no to mam dwie formuły, trzy sztuki, dwie formuły. Tą dzisiaj dołączyłam, że tak powiem, do tego denka. To jest przede wszystkim maskara Hourglass Unlocked Instant Extensions maskara. Obie formuły to są formuły Tubing. I to jest maskara, tak jak powiedziałam, która właśnie daje bardziej dramatyczny efekt i to jest maskara, którą troszeczkę mam pociągnięte dzisiaj rzęsy, bo jednak do nagrywania muszę przy takim makijażu, który jest mocniejszy do tych lamp, muszę nałożyć tusz, zauważyłam. Tak jak ostatnio nie nałożyłam tego tuszu, to wydaje mi się, że te rzęsy się troszeczkę tak rozmywały. Dzisiaj nałożyłam troszeczkę więcej cienia, no cień błyszczący i rzeczywiście te rzęsy zniknęły. Więc do nagrywania jeszcze będę korzystać z tuszów do rzęs, natomiast przyznaję, że na co dzień, teraz jak mam zrobiony lifting i henne, to nie potrzebuję. Ten efekt już wygląda tak fajnie, jest tak satysfakcjonujący, że nie czuję potrzeby jeszcze dodatkowo tuszowania tych rzęs. No te dwie formuły, ta i ta od Heimisch, o której zaraz opowiem, świetnie się z tymi moimi zliftingowanymi rzęsami sprawdzały. Tu jest szczoteczka, która jest silikonowa i one z reguły u mnie nie działają, jest stożkowa, ale ta akurat mi się sprawdzała. Nie wiem, które to jest opakowanie tej maskary. Gdybym miała wskazać jedną moją ulubioną maskarę, to będzie ta. Nie należy ona tutaj do najtańszych, więc zawsze jak jest jakaś promocja, to ja sobie robię zapas. No ale tak, świetna jest i moje rzęsy trudne świetnie z nią współpracowały. I zamiennik, tańszy troszkę, Heimisch Dailism Mascara. Tutaj już jest inna szczoteczka, bo jest naturalna i jest wygięta, ale ten sam efekt na moich rzęsach był. To znaczy były super wydłużone, znowu utrzymywało się podkręcenie i pięknie się nosiła ta maskara przez cały dzień. Tak jak powiedziałam, Dailism od Heimisch jest zamiennikiem, jeśli chodzi o efekt, ale przyznaję, że przez ostatnich kilka miesięcy zauważyłam różnicę między tymi dwoma maskarami. Nie jeśli chodzi o efekt, natomiast ta maskara od Heimisch szybciej się utlenia i już pod koniec tego trzeciego miesiąca użytkowania już się robi taka gęsta, już momentami są takie dni, że troszeczkę za dużo się nakłada. Nigdy takiego czegoś nie mam z tą maskarą od Hourglass, no ale trzeba oczywiście zapłacić więcej. Tak jak powiedziałam, ja teraz na co dzień nie noszę maskary, ale oprócz tego, że mam chyba właśnie jedną sztukę od Essence i jedną od Heimisch w moich zasobach na czarną godzinę,
to słuchajcie, jedna z Was dała mi znać, że ta maskara Sky High od Maybelline, co prawda nie jest reklamowana jako maskara o formule tubing, to jednak tak się zachowuje, że ciężko ją zmyć zwykłym płynem micelarnym czy olejkiem, ale wodą ciepłą bardzo fajnie schodzi. I ja oczywiście nie spytałam się, o którą chodzi, czy o tą różową, czy czarną, która jest wodoodporna. I tak zaraz ktoś się spyta, no jak wodoodporna, jak ją zmyć wodą? Są tusze, miałam gdzieś taki. Chyba do AA, że właśnie był wodoodporny, reklamowany jako wodoodporny, był napis wodoodporny na opakowaniu, ale było też poniżej napisane, że to jest formuła właśnie tubing i ją się dawało zmyć wodą, więc tak. No więc nie wiedziałam, którą, więc wziąłam dwie, zwłaszcza, że była ostatnio promocja na nie w Rossmanie. I tak, nie będę w stanie Wam powiedzieć, ja je przetestuję, natomiast nie będę w stanie Wam powiedzieć, czy one obciążają moje rzęsy, bo znowu lifting. Natomiast zobaczymy, jaki efekt dają. No i czy rzeczywiście któraś z tych jest w formule tubing. Dam Wam znać. W każdym razie to moje perełki. Zbliżamy się ku końcowi, szybciutko. Jedna z fajniejszych baz pod cienie, które miałam u siebie, to jest baza od Inglot, Eyeshadow Keeper i nowa, jak ktoś mówi, funkielnówka, nieśmigana sztuka jest tutaj u mnie w szufladzie. Świetna jest. No, ona co prawda nie utrzymuje niektórych cieni błyszczących tak dobrze, jak robi to po prostu klej pod brokat. Ale trzeba pamiętać, że ja mam powiekę opadającą, wiecie, tam się te dwie fałdki skórne pocierają. No i chcąc, nie chcąc, te cienie błyszczące czasami się wytrącają. Ale zwykłe maty, jeśli są dobrej jakości, na tej bazie świetnie się noszą. No i dwa korektory. Oba w gruncie rzeczy o bardzo podobnym wykończeniu. Oczywiście nie te same formuły i nie można tutaj mówić o zamiennikach, bo zamiennikami nie są i zaraz Wam powiem dlaczego. Najpierw Wam powiem o korektorze od Milk Makeup. To jest Flex Concealer. Tak się zawiesiłam troszkę, bo tutaj już się wszystko wytarło. To jest korektor w tubie z kopytkiem. Korektor, który ma lekkie krycie. Nawet nie można powiedzieć, że średnie, bo krycie było lekkie. Ja go uwielbiałam nosić w dni, kiedy na przykład kładłam jakiś lekko kryjący krem BB. Delikatny, chodziło mi o takie delikatne wyrównanie kolorytu i ten korektor wklepywałam sobie palcem pod oczy i tak, on dużo nie przykrył, ale jednak troszeczkę pomógł i jak się nałożyło go niewielką ilość, to nie trzeba było go utrwalać pudrem. I on się nie zbierał, on nie pękał, on się nie ciastkował, nic się z nim nie robiło. Kompletnie nic. Chyba jedyny korektor, którego nie musiałam przepudrowywać. Więc wykończyłam go do cna. Tak, tutaj na początku ta tuba była, wiecie, taka wyciśnięta, ale jak zaczęłam się tam nim bawić, to powietrze z powrotem wpuściłam. No i stwierdziłam, że już nie będę, tak wiecie, no, na siłę go wyciskać. Flex Concealer, lekkie krycie, ale nosi się pięknie na mojej niemłodej już skórze pod oczami. Bez pudru. Tylko wiecie, trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy to krycie też nie jest jakieś takie spektakularne. No i też niespektakularne krycie daje Eveline Magical Perfection Concealer. Ja miałam go w odcieniu chyba 01, tak, light. Tu jest troszeczkę bardziej gęsto, natomiast krycie jest też niezbyt dobre, ale korektor na co dzień jest świetny. Z tym, że ten już muszę przypudrować. No i dlatego właśnie mówiłam, że pomimo tego, że one, jeśli chodzi o krycie i to jak się zachowują, są bardzo podobne, to nie można mówić o zamiennikach, bo ten od Milk Makeup nie potrzebuje pudru, a ten jak najbardziej, bo inaczej właśnie się zbiera w zmarszczkach, akcentuje to wszystko. Bardzo fajna formuła. Jak nie macie jakichś dużych problemów, jeśli chodzi o zaczerwienienia lub zacienienia pod okiem, bo moje nie są jakieś spektakularne. One się po prostu na zasadzie kontrastu... Czekajcie, muszę to jakoś tak ładnie ubrać w słowa, to co mam w głowie. Jak jestem nieumalowana, to nie widać, żebym miała jakieś duże zacienienie. Natomiast jeśli nałożę coś, co wyrównuje mi koloryt na całej twarzy i nie nakładam tego pod oczy, no to na zasadzie kontrastu właśnie te cienie się, że tak powiem, podbijają. One nie są duże, ale jak tu mam bardziej gładką buzię pod względem kolorytu, no to widać, że tu pod okiem i tutaj tak, w wewnętrznym kąciku jest delikatne zacienienie, w zewnętrznym delikatnie zaczerwienienie. I ono się właśnie wtedy, jakby, że tak powiem, wychodzi na pierwszy plan, bardziej je widać. Wtedy tego typu korektory
załatwiają sprawę. I w zupełności mi wystarczają, więc po takie z reguły na co dzień, muszę przyznać, sięgam. Wykończyłam dwa, oba serdecznie polecam i mam jeszcze jedną ostatnią rzecz, tak się przyglądam. Tak, moi drodzy, mgiełka od Charlotte Tilbury. To jest jej Airbrush Flawless Setting Spray. To jest spray, który utrwala bardzo solidnie, przy czym ani nie matuje, ani nie rozświetla. Zachowuje naturalny, nie tyle zachowuje, a czasem wręcz nadaje takie naturalne wykończenie. Bo jak nałożę sobie podkład mocno matujący i jeszcze go przypudruję, to jak się, że tak powiem, spryskam tą mgiełką, to tracę mat, tylko nie zaczynam się świecić za bardzo, nie wyglądam tłusto, nie wyglądam na rozświetloną, ale ta moja cera wygląda naturalnie. Tak. Natomiast jest ten efekt, to uczucie zastygania na twarzy. Na ułamek sekundy po spryskaniu twarzy czuję, że to wszystko, wiecie, usztywnia się. Ta moja twarz robi się na milisekundę taka sztywna, jakby mi ktoś skórę naciągnął. I oczywiście ten efekt zaraz puszcza, jak ta mgiełka wsiąknie i ona wyschnie, można powiedzieć. Wszystko się luzuje, wraca do normy i rzeczywiście w zauważalny sposób, bo testowałam oczywiście na połówce twarzy, w zauważalny sposób ta mgiełka przedłuża trwałość mojego makijażu, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza latem. Mam oczywiście drugą sztukę i to jest mgiełka, która swoją drogą wyparła All Nighter u mnie, bo ja od lat korzystałam z mgiełki Urban Decay. Może też dlatego, że walczyłam częściej o mat, teraz idę w bardziej naturalne wykończenia. No tam rzeczywiście jest mgiełka, która świetnie utrwala makijaż, ale matuje go, a nie zawsze tego matu oczekuję, no więc to mi się sprawdza wyśmienicie i serdecznie tę mgiełkę polecam. Moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to już wszystko. To było kilka sztuk dobrych kosmetyków. W niektórych przypadkach patrzę na Was po matki od Nataszy Denony, które wykończyłam, które polecam. Do siebie zapraszam w środę i będzie o drogeryjnych nowościach. Jeszcze nie wiem w jakiej formie. Bardzo możliwe, że chat make-up. I chyba będzie pozytywnie, chociaż kilka bubelków też się już trafiło. Ale na pewno będzie o drogeryjnych nowościach, więc serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia w środę. Do zobaczenia. Na razie. Pa.